Panie Łukaszu, włącza się Pan w życie Wigier, włącza się Pan też w akcje charytatywne. Proszę opowiedzieć, co Pan dobrego robi dla Domu Dziecka w Pawłówce? W tej chwili robimy razem z firmą Szymon Gober remont łazienki. Dom w Pawłówce przypomina XX wiek, także warto byłoby wprowadzić do XXI wieku. No, wiele jeszcze trzeba zrobić w tym domu, żeby tam były warunki normalne dla dzieci. No, zaczynamy od łazienki. Skąd taki pomysł, skąd taka inicjatywa się zrodziła? Trudno powiedzieć. Myślę, że wystarczy odwiedzić taki dom dziecka, czy jakąkolwiek inną placówkę, żeby otworzyło się serce i żeby można było cokolwiek... Czy można było cokolwiek innego zrobić? No nie wiem. W moim przypadku jest tak, jak jest. Mam na imię Michał. Ty jesteś Wigrą? Tak. Od jak dawna? No. Od kiedy jestem w domu dziecka. Fajny tu? Bardzo fajny. A co cię skłoniło, żeby jednak kibicować? No bo... To Polska, to Polski, dla Polski trzeba kibicować.